Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale Tiger86 z tej strony Fishing Planet. Jesteśmy oczywiście w Afryce, rzeka Kongo. I słuchajcie, chciałbym tutaj jeszcze raz pokazać miejscówki moje na okonia nilowego. Też tutaj część osób, tak jak na dzisiejszym live również. Nie mnie się pytało o dodatkowe miejsca, bo macie dwa czy trzy spoty, ja mam pięć, także swoje tutaj miejscówki również pokażę. Jak i również pokażę tutaj siateczkę. Dzisiaj na live w obu siatkach znalazły się cztery unikatowe okonie nilowe. W pierwszej siatce były dwa po 160 kilka kilogramów, 187 i 188 i chyba jakiś zwykły plus sum 30 kilka kilo chyba medalowy wund, jak nie pamięć nie mieli, gdzie siatka przy bodajże 7 rybach była warta bodajże chyba 200 około 19 albo 212 tysięcy, coś takiego. Więc lecimy, słuchajcie. Więc pierwsza miejscówka, oczywiście tutaj widzę, że tutaj znajomi łowią. Akurat będą na odcinku. Zobaczymy, zamknę tylko mapę. Damian i sierżant, również i Mikołaj, także pozdrawiam bardzo serdecznie, jak będziecie to oglądać. Panowie. I tak, pierwszy spot oczywiście wodospad. To znana miejscówka jest. Najłatwiejsza, najpewniejsza, tylko rzeczywiście nie możemy tutaj za rybą płynąć, bo jest ta bariera. To jest mój największy akurat, 203 kg i 37 gram. No i tutaj mamy pierwszy spot na wodospadzie, tak? Drugim spotem jest to obok goliatów, które łapie tutaj z tej wyspy z brzegu. To akurat kotwica. I tutaj jest spot numer 2. Przy goliatach łapanych z brzegu. Spot numer 3 to jest oczywiście szkoła. Tu mamy, ja sobie kotwicę zaznaczyłem. Szkoła, spot numer 3. Spot numer 4 oczywiście to jest korzeń, tak zwany. Ci co grają, to wiedzą, o co chodzi. Gdzie siadł mu tutaj drugi co do wielkości okoń 201 kg 989 gramów. Spot numer 4. Z korzenia można łapać i z tej strony. Można się ustawiać na korzeniu i rzucać tu. Także spot numer 4 na korzeniu i spot numer 5 jest po drugiej, na drugim końcu mapy oczywiście. Tu już okoń tutaj może wypłynąć za te liny, które są zawieszone z bojkami. Tu jest spot numer 5, gdzie z tego miejsca tylko zapomniałem postawić markera, bo był tu złapany dzisiaj 180 bodajże 7 kilo, największy w tym miejscu. I to jest spot numer 5. Także słuchajcie, warto, kto jest i potrzebuje gotówki, no to tutaj można przy dobrej rotacji w pół godziny mieć pełną siatkę, oczywiście przy dobrej rotacji, ale i tak się opłaca. I ja proponuję robić to w taki sposób, jak ja również robiłem na live, że na początku zabierać wszystko, a potem sobie wypuszczać, bo też takie info jest tutaj ode mnie, które też się dowiedziałam tutaj od chłopaków, że w ciągu dnia łowiskowego, czyli od 5 rano do 5 rano następnego dnia, czyli cały dzień łowiskowy, wejdę może do menu, bo tutaj też świerszcze i wszystko przeszkadza. Cały dzień łowiskowy i nocka, czyli od 5 rano do 5 rano następnego dnia, to jest szansa wyciągnięcia maksymalnie 4 unikatowych okoni nilowych. I warto te 4 się postarać, bo naprawdę gotówka bez konta premium naprawdę jest mega. Z kontem premium jest to ponad 300 tysięcy. I tak, w pierwszej siatce mówię, 7 ryb było, 4 unikatowe okonie nilowe. Czy 6? 4 unikatowe były, 2 po 160 kilka, było 187 chyba i pół, 188 minimalnie przekroczony. Był medalowy wundu bodajże 30 plus i chyba okoń jakiś się był zwykły. Także między 212 a 219 tysięcy, coś takiego było. I teraz druga siateczka, to wszystko oczywiście było na live.
Wygląda następująco. Mamy medalowego okonia nilowego 126 kg, to już jest ładny medal. Mamy unikata nocnego 170 kg, następnie mamy już łapane w dzień na różowe kopyto 185-800. Kopyto trawiasta zieleń mamy 187 kg 761 gram i kopyto żółte z czerwonym ogonkiem 188 kg. I teraz zobaczcie, 5 ryb. To akurat była pogoda mix. I zobaczcie, 5 ryb. 5 ryb i wartość siatki 227,095. To jest mój rekord. Po raz drugi właśnie i to wszystko udało się zrobić na live. Podczas drugi tutaj, no, w mojej tutaj karierze Fishing Planet mam w siatce 4 unikatowe okonie nilowe. Tak to wygląda. 5 rybek 858 kilo 227,095, także jest to moja również rekordowa siatka pod względem gotówki za same okonie nilowe. No i kopyto to sobie można różne stosować. Haczyk offsetowy nawet od 10.0 do 14.0 włącznie, bo te brania są różne. Nieraz jest bardzo dużo odbić. Dzisiaj takowe były. Więc tutaj haczyki. Ja mam akurat o 9.0, od 6.0, przepraszam, bo to na tajemnie próbowałem. 10.0, 11.0, 12.0, 13.0. Muszę też sobie, myślę, zabierać też ze sobą. I 14.0. No i kopyta. To od razu to wszystko dla Was pokażę. Nocne to wiadomo. I wszystkie 15 cm, bo na wszystkich 15 cm mamy haczyk od 6 do 14.0 i tylko taki kopyt używamy, jeśli łapiemy na offset, tak? Czyli nocne, żółte z czerwonym ogonkiem, żółte, trawiasta, zieleń, czerwono-żółte. Czyli mamy tutaj 5 kopyt, plus oczywiście żebrowane różowe i żebrowane niebieski i kwaśny zielony. Ja akurat używam przyponu Karolina, najbardziej mi podszedł. I do tego ciężarek, jak widzimy, 24 gramy. Bo ten ciężarek cięższy 42, żeby prowadzić przynętę tak jak chcemy, musimy na trzecim biegu przy tym zestawie, czyli na tej Tropicanie, tak? A na ciężarku 24 gramowym możemy prowadzić przynętę na drugim biegu tak jak chcemy, czy płyce, czy w środku, czy nad dnem. Także ja polecam ten ciężarek 24 gramy. Tak to wygląda, słuchajcie. Mam nadzieję tutaj, że materiał dla Was się podobał i oczywiście przypon 44 kg, no i zarówno na plecionce tej 40 kg 0,36, jak i na plecionce 0,37 44 kg. W obu przypadkach zestawy zamkniemy na maksa, ale przy plecionce 40 kg, która ma 36 mm, Tropicana pracuje idealnie. Wszystkie tutaj te nasze trzy słupki, potencjometry pracują na równo. Czyli od wędki, od kołowrotka i od żyłki bądź przyponu, w zależności jak używamy. Oczywiście można sobie jeszcze zmontować zestaw pod główkę dźwigową. Też się dają fajne unikaty, więc jeśli chodzi o główkę dźwigową, to ja używam, wcześniej używałem 42 gramowej, ale to jest to samo co tu z tym cięższym ciężarkiem, jeśli chodzi o offset, więc tutaj najlepiej się sprawdza 25-gramowy ciężarek bezzadzierowy 8.0, bo też dostajemy 10% więcej expa. No i do tego wtedy dołączamy dokładnie te same kopyta, które przed chwilą pokazałem, tak? I to wtedy już przyponu nie zakładamy, przypon nie jest potrzebny, ten drapieżnik nie ma zębów, także nie odgryzie zestawu. Tak, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Bardzo proszę, zostawcie łapkę do góry. Ten okoń nilowy był z dedykacją dla mojej córeczki, złapane na 8 dni przed narodzinami mojej córki, także specjalna dedykacja. Także drugi był właśnie 201,900. I ten 202 cm i 203 kg i 37 gramów. Mam nadzieję, że materiał Wam pomoże. Także bardzo proszę,
Zostawcie łapkę do góry, będę bardzo wdzięczny. Jeśli ktoś jest nowy, zachęcam do zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem. Link do mojego Discorda jest w opisie, także serdecznie zapraszam. Ja Wam życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.